Cześć, witajcie, jesteśmy w Londynie z Goździewskim i z Grysiakiem. Także zaraz wbijamy na co my wbijamy? Nie no, wbijamy na Diabelski Młyn. Słuchajcie, jarmark świąteczny w Bydgoszczy cały czas trwa, także przychodźcie, zapraszamy, zobaczymy Bydgoszcz z lotu ptaka, nie? Plus 10 jest, nie? Plus 10? Plus 10. Dobra, to wbijamy na Diabelski Młyn, chodźcie z nami. Goździewski, ty masz lek wysokości, nie? Ostatnio się bałem na trabancie. Ja nie mam lęku wysokości, ja się boję karuzeli, a to nie jest karuzela. To jest taka pionowa karuzela. No, zobaczymy jak Bydgoszcz wygląda z lotu ptaka. Żeby ci tylko nie na głowę, nie? Jak się pan bawi? Ja wspaniale! A to on jest teraz tu. Zobaczcie, jaki piękny widok. Powiem ci, pamiętam nasz wywiad z Janem Rulewskim, z senatorem. On tam wspominał, żeby to na stałe było taki. Tak, on coś wspominał, że miał inwestora jakiegoś zachodniego, który by takie koło, taki Diabelski Młyn postawił w Bydgoszczy na stałe. I on planował, żeby to stało w miejscu tam na górce nad Kujawiakiem, nie wiem czy pamiętasz. Cześć, co ty robisz? Co ja tutaj robię? No? Obsługuję kasę tego pięknego Diabelskiego Młynu. A wy do kiedy jesteście? Do 9 lutego. A, czyli jeszcze bydgoszczanie mają szansę was odwiedzić. Tak, oczywiście. Czyli wy walentynki zakochana para nie pojedzie. No, już będzie za późno. A później gdzie jedziecie? A później wracam do Holandii. A, bo wy z Holandii jesteście. A to dobrze mówisz po polsku? Nie, to już było. Drugi raz to są żarty. Trzeba wyciąć, tego nie wiem. No my już skończyliśmy przejażdżkę Diabelskim Młynem, było super, trochę wieje u góry, dlatego polecamy, żebyście wzięli szaliki, czapki, jak chcecie się przejechać. Jak na to patrzę, to aż nie wierzę, że aż tak wysoko wyszliśmy i że ty się nie bałeś. Ale wygląda pięknie, także i z góry, i teraz Diabelski Młyn też się prezentuje świetnie. I widoki naprawdę na miasto wieczorem. Wiesz co jest najgorsze? Co? Że do 9 lutego jest tylko Diabelski Młyn. No i jakaś zakochana para, która będzie chciała przyjść na walentynki, nie zdąży, no. Także wbijajcie, póki jest okazja. Bo nie wiadomo, czy w tym roku jeszcze będzie. No i apel, żeby to jednak było do 14 lutego. Chciałeś z żoną przyjść? No, ja i tak tu z żoną pewnie jeszcze przyjdę. Jak się trochę ociepli. Ale nie przyjdzie nagrzane wino, nie? No, to bym musiał przyjechać, a to przyjadę hulajnogą elektryczną. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiamy, wbijajcie na nasz kanał, subskrybujcie, lajkujcie. I co tam jeszcze, Gryziaku, zarobić? Mam teraz dziwę, ale tak. Podbijajcie. Komentujcie. No. Na razie.